Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Xceed 1.5 Turbo, benzyna 160 koni, wersja M z pakietem Smart z felgami 18. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Xceed 1.5 Turbo, benzyna 160 koni, 253 Nm momentu obrotowego i automat 7 DCT. Przyspieszenie od 0 do 100 na poziomie 9,2 sekundy i wersja wyposażenia M, czyli wersja podstawowa z pakietem Smart, felgami 18 cali, w lakierze specjalnym Celadon Spirit Green. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza około 120 tysięcy złotych. Brutto, finalna cena uzależniona oczywiście od formy zakupu, rabatu, negocjacji. Zapraszam, 58 552 3636. Nadwozie typu crossover, ponadczasowa linia, samochód zawieszony wyżej. Duże 18-calowe felgi aluminiowe, ciemne szyby, relingi, reflektory full LED, hamowanie autonomiczne aktywny, dwupoziomowy asystent pasa ruchu. Ładna konfiguracja. Naprawdę to chyba jedna z ciekawszych propozycji dzisiaj na rynku w tym segmencie. Wykończenie wersji M. Wszystko wykończone na miękko. Tutaj materiał. Pełna elektryka. Regulacja wysokości świateł. Pierwszy poziom asystenta pasa ruchu. Monitoring ciśnienia w oponach w oparciu o czujniki ABS-u. Tradycyjne zegary, wyświetlacz 8 cali, Android Auto, CarPlay bezprzewodowe, kierownica skórzana, wielofunkcyjna, drugi poziom asystenta pasa ruchu, automat, tradycyjny ręczny, podłokietnik ze schowkiem i w pełni materiałowa tapicerka. Fotel kierowcy z manualną regulacją wysokości, wygodny, dobrze wyprofilowany. Sufit szary. Ciemne szyby, chromy wokół okien, relingi to oczywiście standard. Tutaj również miękki materiał. Na skrajnych siedziskach mamy dwa ISOFIXy, podłokietnik, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych w konsoli środkowej. Wszystko wykończone materiałem, wszystko wykończone na miękko. A tam opony letnie. Wlew paliwa otwierany z zewnątrz, oczywiście zamknięty centralny zamek blokuje klapkę wlewu, tak żeby nam nikt nie ściągnął paliwa, czy przede wszystkim, żeby nikt nam nic nie wrzucił do środka. Kamera, bagażnik, dwie opony się umieszczą, gniazdo zapalniczki. I fotel pasażera. W zasadzie jak na wersję podstawową samochód naprawdę dobrze wyposażony. Wszystkie te najpotrzebniejsze systemy bezpieczeństwa są. Są reflektory full LED, jest kamera cofania, Android Auto, CarPlay, automat, dynamiczny, elastyczny, ekonomiczny silnik. Czego chcieć więcej? Atrakcyjna linia na nadwozie typu crossover. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam. 58 552 3636. Zegary. 8 cali wyświetlacz. Kamera. Dynamiczne linie. Automatyczna klimatyzacja. USB pod multimedia. USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Lusterko fotochromatyczne. Schowek na okulary. I trochę komputera pokładowego. Asystent pasa ruchu, monitoring zmęczenia kierowcy. I trochę ustawień. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że obejrzeliście film do końca.
Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia, trzymajcie się. Światła z funkcją follow home. Kia. Movement that inspires.